Szanowni Państwo, zbliża się godzina 12. Za chwileczkę zaczniemy nasze zgromadzenie. Bardzo proszę, abyśmy wszyscy pamiętali o tym, że po zakończeniu naszego przechodzimy pod Pałac Prezydencki. Bardzo proszę o to, żeby manifestacja była spokojna. To jest manifestacja pokojowa. Bardzo proszę, żebyśmy przesuwali się i nie zbaczali i wykonywali wszystkie polecenia grupy organizacyjnej. Rozpoznacie ich Państwo po niebieskich kamizelkach i białych koszulkach oraz wykonywali wszystkie polecenia policji. Bardzo proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Za chwileczkę zaczniemy nasze zgromadzenie do pana dyrektora. Ze strony naszych przyjaciół z mediów, że jeżeli Państwo będziecie w trakcie przemówień machać, to ciut niżej te flagi obniżyć, tak jak tutaj są Państwo z kamerami, więc prosiłbym o ciut. Także bardzo proszę i przypominam, że wysokie drzewce przynajmniej na połowę w czasie naszego przemawiania. To są ważne persony. Ja lubię takie ochrony, ale dobrze, że są. Ale dobrze, dobrze. Mamy demokrację, każdy może swoje własne poglądy głosić publicznie. Robią to ci panowie, widocznie mają taką opinię o naszej rzeczywistości. My robimy co innego. A pani jest za kodem, tak? Zakodowana, tak? Tak. Zawsze byłem, czuję się Europejczykiem, proszę pana, a w tym momencie jakby dalej myśląc, to Kaczyński i tym podobnie, proszę pana, jakby to powiedzieć, nie spaczyli swoim działaniem, dlatego mam flagę. O to, żeby była demokracja na kraju. Ideał Polski walczącej to jest walka z okupantem. Proszę pana, ja nie chcę mówić, że jestem od okupantu w Warszawie, ale zmierzamy do dyktatury.
spór wywołany przez Prawo i Sprawiedliwość jest zakwestionowaniem najważniejszego dorobku myśli demokratycznej. Nie wystarczy wtargać się w spory, ale trzeba zacząć podyskutować się wspinać. Ja mam do Państwa prośbę, abyśmy wszyscy zaczęli wchodzić po tych wspólnych schodach demokracji razem. Ponad podziałami. Musimy podjąć wszelką formę działania. Czy to... I my też się nie damy. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Szanowni Państwo, jak widzicie, jesteśmy tutaj razem. Zapraszam teraz Borysa Budkę z PO. I teraz nie ma biedak i musisz się teraz prawa nie jednego ugrupowania, prawa nie jednego prezesa, tylko prawa nas wszystkich, Polaków. Kochani, 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 jeszcze jedno przesłanie. Pamiętajcie, że nikt nie może zawłaszczyć sobie barw biało-czerwonych. Wszyscy jesteśmy Polakami. Przyszliśmy tu pod Trybunał. Postoję trójpodział władz. Jedyny organ w Polsce w tej chwili, na którego nie ma i nie będzie miał wpływu pan prezes. Nie będzie miał autorytet, który byłby dla obecnej władzy zdolny cokolwiek powiedzieć. Ale ja posłużę się parafrazą danego pisarza, Ernesta Hemingwaya. Posłużę się parafrazą, która znakomicie oddaje to, co w tej chwili ta władza stara się zrobić. Panie prezesie, być może Polaków można zniszczyć, ale Polaków nie można pokonać. Jesteśmy razem. Większości parlamentarnej na Trybunał Konstytucyjny, ta tak zwana ustawa naprawcza jest bezprawna, sprzeczna z konstytucją. Płacz alimenty! Płacz alimenty! Płacz alimenty! Prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, powtarzam, prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy o tym z opinii Komisji Weneckiej. Wiemy o tym, bo wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Wszyscy jesteśmy równi. Wolność, równość, demokracja. Dzisiaj przedstawiciele partii, której nazwy nie warto wymawiać, chcą
że każdy, kto ma odwagę myśleć samodzielnie, kto nie wpisuje się w plan wymyślony przez prezesa, nie jest prawdziwym Polakiem. Jęzienia, kijacki, że jesteśmy SBK-ami i UBK-ami, że nie wolno nam używać polskiej flagi, że byliśmy czystymi gośćmi w ambasadzie rosyjskiej. Tak mówi prezes. Prezydent mówi, prezydent, który jest podległy prezesowi, mówi, że jest lepszym rodzajem Polaka i może za nas decydować. Wszyscy do więzienia! My, naród, jesteśmy silni siłą naszej różnorodności. Kobiety i mężczyźni, młodzi, sędziwi i dojrzali, katolicy, muzułmanie, prawosławni, judaiści, protestanci, niewierzący, rolnicy, naukowcy, rzemieślnicy, mieszkający na wsi, w miastach pani i miasteczkach. Polacy, Niemcy, Białorusini, Tatarzy, Żydzi, Ślązacy, Kaszubi, Czesi, Ukraińcy. Każdy ma swą barwę. I to jest naród. My, naród. My, partia, której nazwy nie warto wymawiać, prowadzi swoje prawa równające wszystko zgodnie z zasadą jedno państwo, jeden naród, jeden prezes. Każdy będzie zagrożony. Każdy odcień będzie gaszony, a barwa tłumiona. Nie chcemy tego. Jesteśmy różnorodni. Targowica, zdrajcy być różnorodni i dlatego bronimy Trybunału Konstytucyjnego. Bo tylko Trybunał obroni naszych wolności zapisanych w Konstytucji. Ponieważ w obowiązującym stanie prawnym nie mamy dzisiaj ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Komitet Obrony Demokracji przygotował własny... ...ze sobą spór, tak jak tu stoimy. Cześć, Krzysiek! Do centrum, co porabiasz? A także z ludźmi z prawej strony. Ale chcemy prowadzić ten spór w ramach porządku konstytucyjnego. A dzisiejsza władza łamie porządek konstytucyjny. Nie ma na to zgody! Mamy prawo domagać się sprawiedliwości społecznej, równego traktowania, równych praw. My chcemy o tym mówić. Chcemy móc się ze sobą spierać. Chcemy móc się spierać również z PiS-em. Ale nie będzie dialogu, jeśli nie będziecie rozstrzygać. Konstytucja to fundament naszego państwa. Jesteśmy tu po to, żeby się pomóc. Wydrukujcie wyrok. Nie zgadzamy się z mową nienawiści, która jest na tym haśle. Proszę o zdjęcie tego.
Proszę odpięcie. Mowa nienawiści jest najgorszą drogą do wojny. Nie zgadzamy się z tym. Poprosiłam, aby pan to ściągnął. Targownica! Poproszmy razem pana! Zdejmij baner! Zdejmij baner! Zdejmij baner! Zdejmij baner! Dziękujemy! 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 My nie chcemy Majdanu, my chcemy normalności i dlatego protestujemy w sposób pokojowy. Główna prawda! Prosimy PiS, aby nie nazywał zdrajca! Zdrajca! My chcemy w ten sposób pokazać, że Polska musi być normalnym krajem, gdzie są przestrzegane podstawowe prawa. Przed laty Polacy demonstrowali, żeby zmienić ustrój. A teraz demonstrujemy po to, aby nam nagle ustroju nie zmienili. Państwa, zauważmy, że dotychczas obowiązywał ustrój rządu prawa. Niestety, sytuacji, kiedy nie jest publikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to są już rządy siły. Dzisiaj otrzymujemy informację, że rząd mówi, że nie publikuje wyroku i chce rozmawiać. Targownica! Mówią o kompromisie, ale jak szukać kompromisu między publikowaniem a niepublikowaniem? Daj alimenty! No trudno, no nie ma, nie można trochę opublikować. No daj alimenty! W związku z tym prośba jest taka, opublikujcie wyrok. Zastosujcie się do tego, co powiedział Trybunał Konstytucyjny. Jesteśmy otwarci na rozmowę. Dzisiaj, jak widać, i za to wszystkim dziękuję, jesteśmy tutaj ponad podziałami. Bez względu na to, jakie mamy poglądy na kwestie gospodarcze i społeczne, w kwestiach fundamentalnych jesteśmy razem i będziemy razem. Pijacki, oddajemy ręce! To nie jest dużo. Nie, w kontekście, gdzie jesteśmy, jaka jest sytuacja, jakie są nasze z PiS-u do szkoły! Matoły do szkoły! Na obszarze całego kraju. Jesteśmy tylko kroplą strumieni polskich dzieł.
wszystkie mnie, jak noga w skarpecie z tyłu. Nie wchodzą chłopcy. Jest demokracja, wolność słowa. Czy panowie mogą powiedzieć, co was tu sprowadza? Naród musi naprawdę przejrzeć na oczy. Sprowadza nas tu to, żeby pokazać narodowi całą prawdę i pełną prawdę. I tylko prawdę. Pan reprezentuje tylko siebie, czy jakąś organizację? Reprezentuje wolnych Polaków, którzy chcą żyć w normalnym kraju, nie w pseudodemokracji. Zresztą moje banery, nasze banery tu wspólnie wyrażają te treści, wyrażają nasze poglądy. A co to za telewizja? Sumienie narodu. Thank you.
To hasło mi się narzuciło, jak to widziałem. Nie no, to jest żenujący spektakl. Ktoś, kto tak, komu tak naprawdę nie zależy na pełnej wolności, na niezależności. Kiedyś Armia Radziecka, dziś Komisja Wenecka i hołota esbecka. Niestety nie możemy się z tego wyzwolić. Ale myślę, że już niedługo się wyzwolimy. Odbudujemy silne państwo. Przywrócimy prawdziwy ład konstytucyjny, prawny, moralny. Sądy będą orzekać normalnie, tak jak powinny. Nie będzie kolesiostwa. No jestem zażenowany. Nepotyzmu nie będzie. Proszę może nasze hasła zaprezentować szerszej opinii publicznej, ale tam na śmietniku. Nie chciałem podchodzić pod Trybunał Konstytucyjny, bo bym znieważył organy państwa. No, dlatego to najlepsze miejsce jest właśnie na tym śmietniku. Jest demokracja, naród wybrał. I proszę nam wierzyć, tak? Ile jest w tych ludziach, którzy mają frazesy stara wolności, demokracji, miłości. Ile w nich jest agresji, nienawiści. Ale to wystarczy popatrzeć. Przecież nas musiało chronić 50 policjantów, dlatego, bo by nas rozerwali. Jak oni mogą prezentować swoje hasła, swoje poglądy głosić, ale my nie możemy, bo jesteśmy... Przeszkadzam tutaj, tak? To ich drażni, bo nie bronimy złodziei, kanciarzy. Zresztą... Nawet ja zauważyłem, że ktoś chciał zabrać jeden. No to nie jednostkowe przypadki. Byłem w Szczecinie, w Kołobrzegu, w Gdańsku, gdzie broniono Bolka, to też ta agresja to jest na co dzień na porządku dziennym. I oni mi będą wmawiać, nam będą wmawiać, że bronią wolności, demokracji, wolności słowa. Jakiej? Nigdy nie wolno ich dopuścić do władzy, bo jak będą mieli do dyspozycji policję i wojsko, to zlinczują naród. Tylko dlatego, że ośmieli się upomnieć o wolność. Zresztą wyraził to Bolek. Na pytanie redaktorki o inicjałach MO powiedział, co by pan zrobił z protestującymi... Z protestującymi robotnikami. A on z taką agresją, Bolek, powiedział, spałowałbym z przewodniczącym Dudą na czele. Teraz wychodzą dopiero te ich intencje, ta ich szczerość. Brak słów. A uważa pan, że w Polsce jest łamane prawo, czy nie? Przez najwyższe organy? No starają się... Nie, uważam, że nie jest. Że jest przywrócenie ładu, pewnego porządku. To będzie ciężko, no bo oni są mocni. Mają dużo pieniędzy. Jak gdyby i szerokie plecy. Nie tylko tu w Polsce, ale i za granicą. Pewne lobby finansowe, które chcą jeszcze wydoić Polskę. Okraść do końca. Ich wspierają i oni będą tu przychodzić i będą pod pozorem walki o demokrację, o ład, o praworządność państwa będą protestować. A pan uważa, że to był protest obywatelski czy partyjny? Z inspiracji... Nie, to się nie rodzi spontanicznie. Chociaż w głowach prymitywów rodzą się różne rzeczy. Nie chcę nikogo obrażać. Być może są to ludzie jakoś zaślepieni. Ale bardzo się dziwię, bo ślepa kura odróżni ziarno od plew, a człowiek wydaje się inteligentny, wykształcony, nie potrafi. No to jaki ma pan przekaz na koniec dla uczestników z manifestacji? Tutaj właśnie skromnie, bo skromnie, ale bije serce wolnej Polski. Dobrze. A oni... Znaczy za nami też, nie tylko w nas, ale i za nami też serca biją. Bo my jesteśmy też wyrazicielami większości narodu. Zresztą, który opowiedział się w wyborach. A przedstawi się pan dla telewizów? To znaczy mnie TVN raczej chyba po tej manifestacji przedstawi, jak oni najlepiej potrafią, ale myślę, że jeszcze będziemy się widzieć. A imię? Jacuś. Dziękuję. Pan reprezentuje w tej chwili jakieś środowisko, czy jest pan prywatnie tutaj? Prywatnie jestem, reprezentuję środowisko wolnej Polski. Ci, którzy chcą naprawdę polskim świeżym powietrzem oddychać w tym kraju. Bo ćwierć wieku przeglądam tamto środowisko, doszedłem do wniosku, że to istne świetlisko. Kłamcy, krętacze, resortowe dzieci. Za pieniądze wszystko, co im ktoś poleci. To taki wierszyk ukułem po drodze w pociągu. Jak pan sądzi, czemu służyła dzisiaj ta tutaj demonstracja? Co to mogło dać? Co spowodowało? Podgrzewanie nastroju, wywoływanie agresji w narodzie, otępianie i ogłupianie narodu. No, to jest docelowe. Żeby ogłupić najpierw, później okraść, to trzeba ogłupić.
przepraszam, że mówię tak chaotycznie, ale właśnie media nam strasznie mało czasu poświęcają i dlatego chcę się wypowiedzieć i jakiś szeroki wachlarz wypowiedzi poruszyć jak gdyby różne aspekty. To po kolei może. Dlaczego państwo tu jesteście dzisiaj? Chcemy otworzyć Polakom oczy, że istnieje inna, większa Polska ludzi świadomych, nieskołowanych, którzy przyjeżdżają i im takie, że tak powiem bardzo kolokwialnie, takie kity może ktoś żenić. Zresztą moje hasła, nasze hasła bardzo dobrze, w sposób taki trafny, myślę, wyrażają to, co myślimy. To jakie jest najważniejsze hasło dzisiejszego dnia od państwa? No nie wiem, każdy ma różną wrażliwość. Że tu jest Polska, tak? Nie pomoże wam Europa, TW Bolek i ulica, bowiem my wiemy, że wy zdrajcy, Nowoczesna targowica. Jak oni reagowali na takie hasła? Pukali się w czoło, jak ktoś nie ma argumentów, to myśli, że ktoś jest, ale przecież, że ktoś jest właśnie. No i paluszek pokazywali. I paluszek, i pięści. Ale spotkaliście się panowie dzisiaj z jakąś tutaj agresją z ich strony? No pewnie, agresja to na płucie chroni 50 policjantów. Dlatego, żeby się rzucili. A co to znaczy chroni właśnie? Bo tutaj no, nie mamy pełnego... Oddziela nas od agresji, która nas... Dwurzędowym kordonem. I to panowie wnioskowali o to, Nie. Policja wie, że jacy oni są demokraci, jacy są, prawda, tak, przyjacielscy odnoszą do tych, którzy mają inne zdanie i ośmielają się prezentować w taki nieskrępowany sposób swoje myśli. A my jesteśmy spokojni, nie jesteśmy agresywni, sobie stoimy, ale im to przeszkadza. A nam nie przeszkadza, że oni idą, trąbią, plują. A jakie środowiska pan zdaniem brały dzisiaj udział w tym marszu? Wystarczy? To związane z patologią obywatelską, z paskudnym stronnictwem lewusów, z tymi, no, oczywiście, którym było przez ostatnie 25 lat bardzo dobrze się żyło w Polsce. Okradali. To zresztą ja myślę, że nowa władza zrobi audyt o stanie państwa, o stanie agencji rządowych i jak to się odbywało, jakie nadużycia, jakie afery były. Służby, jak CBA, prokuratura niezależna, sądy dowiodą, że te afery to były na porządku dziennym. Nam by się Polakom naprawdę o wiele lepiej żyło, gdyby oni nie pili naszej polskiej krwi. Ci złodzieje. Teraz stają się nowoczesnymi złodziejami. Ale pocieszyłem ich. Nie traćcie nadziei. I w kodzie pokładajcie nadzieję. Jeszcze przyjdą rządy, że będą rządzić, przepraszam, mówię chaotycznie, nowocześni złodzieje. Jak panowie, kiedyś na spokojnie mogę... Ilu dzisiaj... A to nie szkodzi, nagrywa się na drugiej karcie. Jak panowie sądzicie, ilu ludzi dzisiaj mogło przyjść na ten marsz? Około 20, 15, 20 tysięcy. To myślę, że nie. A zresztą, właśnie ważną kwestię chciałbym poruszyć, a propos obliczania ilości uczestników jakichśkolwiek zgromadzeń. Przecież jesteśmy zagrożeni i terroryzmem i tak dalej. Policja musi wiedzieć, w dobie dzisiejszej techniki to powinno być, ile jest uczestników. Przecież są drony, mogą zrobić siatkę jakąś kartograficzną, ja mówię w dużym uproszczeniu i obliczyć naprawdę bardzo dokładnie. Ale to skąd się biorą aż takie dysproporcje, bo jedne źródła podają powiedzmy liczbę kilku tysięcy, inne kilkudziesięciu, jeszcze inne mogą powiedzieć, że 100 tysięcy. Media tak zwanego głównego nurtu przekazują, że było bardzo dużo, było bardzo spokojnie, było bardzo spontanicznie, grzecznie, przyjacielsko, radośnie, miłośnie. I było bardzo dużo uczestników. No takie już są to, bo też te media są na służbie kłamstwa, bo też mają udziały w tym ograbianiu naszej ojczyzny. Też mają te wielkie udziały, te synekury. No tak, ale nie można zaprzeczyć, że jednak dzisiaj było dużo ludzi. Czy obawiacie się panowie, że no takie wiece pozwolą na powrót Balcerowicza, o czym się coraz częściej mówi? W końcu on udzielił im poparcia. Nie mam pamięci do nazwisk, natomiast pamiętam kiedyś działania zbrodniarza profesora Leszka B., pseudonim Boa Dusiciel. Nim też trzeba się zająć. Powinno się zająć. I jego kolesiami. Jaką krzywdę wyrządzili Polsce. To są zbrodniarze przez duże Z.
Naprawdę w innym punkcie byśmy dzisiaj byli. Kraj w sercu Europy z dostępem do morza. 85% kopalin węgla kamiennego znajduje się w Polsce. I my wyjeżdżamy na zachód komuś gary myć. Rodziny się przez to rozbijają, rozłąka jest, dzieci się nie wychowują w rodzinach normalnie. Jesteśmy żebrakami Europy. A powinniśmy tutaj raj sobie utworzyć razem. Gdyby było uczciwe państwo, byliby też uczciwi obywatele. I to wszystko naprawdę by szło w dobrym kierunku. Ja jestem bardziej pewien właśnie dzisiaj niż kiedykolwiek, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Pan Bóg nad nami, Pan Bóg nad Polską. Dziękuję bardzo. No to ja bardzo chętnie, bo ja się zostawię to w Warszawie u pana, poproszę. Dzisiaj zapoznamy. Ale jak tego, to żebym tego nie targał w tym, bo ja pociągiem to przywiozłem, nie? To nawet technicznie męczarnia. To byśmy zrobili jeszcze więcej. Mam bardzo dużo tego. Ale teraz 19? Tak, bo nie używamy słów złodziei i tak dalej. Rzeczy, nie mam nic przeciwko, jak ktoś tam... Nie, ale mam przeciwko. A jak oni na nas krzyczą złodziei? To mam na twarzy drugi policzek nadstawić. Ale jak się z państwa? No, czasami emocje.